Jedno musimy ustalić od razu. To szybki samochód, to samochód, który się drze i nie za bardzo daje odpocząć. To auto, które jest bardziej wydajne i bardziej sportowe od poprzednika i to samochód, który no myślę, że da Wam wystarczająco dużo frajdy z jazdy. Bo rzeczywiście, gdyby postawić ten egzemplarz obok testowanego jakiś czas temu Mercedesa-Benz CLA Shooting Brake w kolorze żółtym, to wyróżnia go naprawdę niewiele elementów. Poza kolorem są to czarne dodatki w postaci emblematów AMG i Turbo, dużych 19-calowych czarnych felg z błyszczącymi rantami oraz wystającymi spod nich czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Wyróżnikiem są też czarne lotki na przednim zderzaku prowadzące inaczej powietrze, atrapa chłodnicy Panamericana, duży tylny dyfuzor wraz z 4 końcówkami wydechu i lotką na klapie bagażnika. Niby tak wiele, a jednak auto wygląda mniej zadziornie niż poprzednie CLA 45. Takie moje zdanie. Z reguły w tym momencie porównuję ten testowany model do konkurencji i opowiadam o różnicach. Tu następuje problem, bo o ile jeszcze CLA można na upartego porównać do Audi A3 Limousine czy BMW 2 Gran Coupé, to jeśli jesteśmy przy Shooting Brake'u, w tej klasie nie ma konkurenta. Mierzy na długość 4,7 metra, rozstaw osi wynosi 2,7 metra. To zatem kompaktowe kombi do przewożenia większej ilości bagaży, choć wyraźny próg załadunkowy oraz niewielka klapa bagażnika ograniczają praktyczność. Pojemność bagażnika przy rozłożonych fotelach drugiego rzędu to 505 litrów. Porównując do Mercedesa AMG A45S wychodzi, że to lepszy wynik i to oczywiste, natomiast nie przerażająco lepszy. Odrzućmy jednak bzdury. Test praktyczności, materiał, w którym opowiadam o schowkach, znajdziecie w górnej części ekranu. Dziś skupmy się na tym, co najistotniejsze, czyli wrażeniach z jazdy, wydechu, silniku. Na moment zwolnijmy, żeby opowiedzieć o osiągach. Pojemność silnika tutaj to tak, zgadliście niestety 2 litry, jest to R4, czyli 4 cylindry, moc 421 koni, więc no całkiem nieźle. Maksymalny moment 500 Nm, auto robi setkę w 4 sekundy, a na silniku widnieje plakietka z podpisem inżyniera, który w całości złożył silnik. Ten silnik znajdujący się pod maską tego samochodu napędzający to CLA 45S. Mercedes AMG podtrzymuje wciąż tradycję i zasadę. Jeden człowiek, jeden silnik. Każdy silnik AMG jest montowany przez jedną osobę, która za jego montaż odpowiada. Jednak firma produkuje też część konstrukcji napędowych masowo. Jaka jest różnica pomiędzy 4.5 a 4.5S? Ten pierwszy może pochwalić się mocą 387 koni, ten drugi 421. Ten pierwszy kosztuje minimalnie 272 900 zł, ten drugi 292 600 zł. Ten pierwszy ma 480 Nm, ten drugi 500 Nm. Ten pierwszy robi setkę w 4,1 sekundy, ten drugi osiąga 100 km na godzinę w 4 sekundy. Mercedes-Benz wycenił zatem 1,1 sekundy na 19 700 zł. To chyba niezbyt wygórowana cena, co? Zresztą jeśli jesteśmy przy cenach, to trzymajcie się. Testowany pojazd został skonfigurowany na 369 918 zł. W cenie pakiet aerodynamiczny za 6130 zł, fotele AMG z funkcją podgrzewania za 16 420 zł oraz m.in. AMG Ride Control za 4860 zł. Tak kombinują w Affalterbach. Ok, przygotowujemy się. No i dajemy czadu. Przyznam, że samochód tak ryczy i przyspiesza, że już dawno czegoś takiego nie odczuwałem w Mercedesie. Przy tym też z wydechu słychać takie popukiwanie, ale jest to znacznie słabsze strzelanie niż miało miejsce w poprzedniej generacji 45. Możecie tu sobie wszystko ustawić, od aktywnego wydechu po regulowane zawieszenie. Możecie również regulować działanie skrzyni biegów. Możecie, w zasadzie to proponuję na samym początku, ustawić tryb jazdy, który prawdopodobnie wszystko Wam wyreguluje. Gdy już od A do Z ustawicie sobie wszystko związane z pracą układu jezdnego. Polecam pojechać na tor, bo auto naprawdę daje frajdę z jazdy i nie trzeba robić tego w mieście i tracić punktów karnych, które w tym samochodzie stracić jest bardzo łatwo. W trybie sportowym zmiana biegów jest bardzo wyraźna. Przy każdym kolejnym biegu, przy każdym kolejnym przełożeniu dostajecie takiego kopniaka w plecy. Bardzo to jest właśnie wyraźne. Także jeżeli wydaje Wam się, że ten samochód możecie wziąć tak do jakiejś takiej komfortowej, typowej jazdy na co dzień z rodziną, to ktoś się może obrazić. Jezus, nieprawdopodobne to jest. Takie uderzenie ciągle. No i oczywiście przy każdej zmianie biegu słychać popukiwanie wydechu. Ale też warto zauważyć, że skrzynia biegów w trybie sekwencyjnym bardzo niechętnie reaguje na zbijanie przełożeń w dół. Szybko zmienia w górę, natomiast w dół trzeba już troszeczkę zaczekać. No nie jest taka posłuszna. A w środku? Jak jest w kabinie? Czy podobnie jak w sportowych BMW, że nie znajdziemy zbyt wiele elementów świadczących o tym, że mamy do czynienia z samochodem o mocy ponad 400 koni? W dobie wszechobecnych ekranów dotykowych rzeczywiście ciężej jest oddać ducha walki w takim samochodzie. Żółte podświetlenie nastrojowe? Agresywne grafiki na wyświetlaczach? Tu warto zwrócić uwagę na niezbyt wygodne, ale spełniające znakomicie swoją rolę kubełkowe opcjonalne fotele AMG, spłaszczoną u dołu trójramienną grubą kierownicę pokrytą alkantarą czy emblematy AMG. Na kierownicy powinno interesować Was jeszcze pokrętło do ustawiania trybu jazdy. Może race, może komfort, jak wolicie. A i byłbym zapomniał. Są jeszcze takie zadziorne paski na desce rozdzielczej. Jest ostro. W systemie multimedialnym znalazło się miejsce na zakładkę AMG z najważniejszymi funkcjami mierzącymi przeciążenie podczas jazdy czy umożliwiające uruchomienie stopera podczas pokonywania kółka na torze lub na rondzie. Zawieszenie jest sztywne. Nie oczekujcie tutaj komfortowego. Oczywiście jest taka możliwość uruchomienia trybu komfort, ale tryb komfort wyróżnia się w zasadzie od trybu sport, sport plus bądź race tym, że nie próbuje złamać nam karku podczas przyspieszania, tym, że no nie zabija aż tak, nie masakruje naszego portfela aż tak przy dystrybutorze. Nie próbuje nam uszkodzić uszu podczas przyspieszania tym zbyt głośnym wydechem. No to mniej więcej tylko tym się wyróżnia, bo oczywiście samochód twardy jest i tak, no ma dość spore felgi, niskoprofilowe opony, no i sama charakterystyka tego zawieszenia jest raczej w stronę sportowej, aniżeli komfortowej. Plusy są takie, że auto świetnie trzyma się drogi i spokojnie możemy tutaj gnać po łukach, po zakrętach. Można dodawać coraz więcej, zwiększać coraz bardziej prędkość i bawić się tym samochodem, bo daje dużo przyjemności z prowadzenia. Ale coś za coś. Jeżeli szukacie takiego dupowozu na co dzień, może być problem. I jak? Co powiecie o CLA 45S? Warty grzechu? A może wolelibyście nie dopłacać tych 16 000 złotych i zostać przy CLA 45? No i najważniejsze pytanie, shooting brake czy nie shooting brake? Napiszcie w komentarzach, no i powiedzcie, czy chcecie w najbliższy piątek rano zamiast na poboczu jeszcze jeden test. Do zobaczenia jutro i subskrybujcie kanał.